Cześć, jesteśmy Weszło Live Sport i za chwilę przeprowadzimy kolejną transmisję meczu KTS-u Weszło na żywo. Ujęcia z czterech kamer, mobilne studio, profesjonalny komentarz, oprawa graficzna oraz pakiet powtórek. Jeżeli ty również chciałbyś, abyśmy przeprowadzili transmisję live meczu twojej drużyny, po prostu zadzwoń bądź napisz maila. Pucharowe granie na wiosnę czasy zacząć. Właśnie dzisiaj, 3 dnia kwietnia o godzinie 18 rozpocznie się starcie KTS-u Weszło z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Wojtek Korpikiewicz, witam Państwa bardzo gorąco, chociaż gorąco dzisiaj nie jest, ze Stadionu Aktywnej w Warszawie przy ulicy Maremąckiej. 1/8 finału Mazowieckiego Pucharu Polski. W zeszłym sezonie mierzyliśmy się z Pogonią w ćwierćfinale, ale o tym za chwilę, bo tutaj przed nami teraz drabinka. KTS w zeszłym roku miał wolny los, więc grał bezpośrednio w ćwierćfinale. Dzisiaj gra z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. W tej rundzie już Legionowia pokonała Pilice Białobrzegi 2-1. Trwa mecz Świtu Nowy Dwór z Legią 2 Warszawa. Broń Radom i Mazowia Mińsk są w ćwierćfinale, bo dostały wolny los w 1/8. Jest też w ćwierćfinale nasz ligowy rywal, czyli Wisła 2 Płock, bo wycofał się ich rywal, też nasz ligowy przeciwnik, czyli KSC Katroszyn. No i oni czekają, Płoczanie czekają na zwycięzcę meczu Powiślanka Lipsko Wiktoria Sulejówek. Skład KTS-u Weszło dzisiaj. Piotr Kobierecki wystawił następujący: 13 Antoni Borkiewicz, 4 Maciek Świdzikowski, 6 Igor Lewczuk, 7 Jakub Kosecki, 8 Bartłomiej Kalinkowski, 10 Czarek Sałczek, 16 Bartłomiej Urbański, 20 Bartosz Skowron, 27 Damian Pawłowski, 50 Bartosz Zieliński i 99 Łukasz Gikiewicz. I skład Pogoni Grodzisk: 1 Mikołaj Glacel, 2 Dominik Gedek, 4 Kacper Pietrzyk, 8 Mateusz Mazur, 13 Jakub Lis, 15 Nikodem Niski, 17 Miłosz Żurawski, 20 Damian Winiarski, 21 kapitan zespołu Kacper Łoś, 24 Dawid Dzięgielewski i 27 Michał Gładysz. Trenerem jest znany z prowadzenia m.in. Korony Kielce w Ekstraklasie pan Marcin Sasal. Na ławkach rezerwowych Mielcarz, Bajdu, Świątek, Burkhardt, Luwal, Neumann, Zwierz, Wiejak i Pyżyna. Po stronie KTS-u w Pogoni Małecki, Diaz, Skowroński, Apolinarski, Odolak, Jaroń, Zynkiewicz, Karolak i Łoś. Szczególnie to nazwisko Diaz leży nam w pamięci, bo to jest zawodnik, który rozstrzygnął losy zeszłorocznego ćwierćfinału. Widzimy teraz takie porównanie ligowe zespołów. Oczywiście KTS to wicelider czwartej ligi z 3 punktami straty do lidera z Płocka, natomiast Pogoń Grodzisk przewodzi stawce w trzeciej lidze. Ostatnio 6 zwycięstw z rzędu zespół Marcina Sasala pewnie kroczy do tego, żeby w przyszłym sezonie grać w lidze drugiej na poziomie centralnym, a więc no, ambicje są duże. Co roku zespół z Grodziska bije się o awans, w tym roku również, w tym roku są bardzo blisko. Wyprzedzają 2 punktami rezerwy warszawskiej Legii, wyprzedzają również zespół znany z przeszłości, z gry w Ekstraklasie, czyli GKS Bełchatów. Sędziowie już w tunelu czekają, aż wszyscy zawodnicy się ustawią. Sędzią głównym jest pan Jan Chmielak, asystują mu pan Michał Siuta i Karol Pietrzyk. Tak, jeszcze raz wrócę do meczu z zeszłego roku. Tutaj spotkanie z kapitalną atmosferą i z wieloma emocjami. Mecz, w którym to zespół z Grodziska pewnie prowadził 2-0, no ale później szybkie 2 bramki Świdzikowskiego i Koseckiego pozwoliły KTS-owi wyrównać. No ale ten decydujący cios w 85. minucie tamtego spotkania, Mateusz Diasz pokusił się o uderzenie z dystansu około 22-23 metrów do bramki. Piłka skoczyła przed broniącym wtedy, a dzisiaj będącym trenerem bramkarzy KTS-u Marcinem Marcinkowskim. No i to Pogoń cieszyła się z awansu wtedy do półfinału. Później Pogoń też mieliśmy okazję oglądać i tutaj razem z Weszło Live Sport robiliśmy transmisję finału tego pucharu, w którym to Pogoń Grodzisk uległa Legii 2 Warszawa 3-0. Zawodnicy obydwu drużyn przywitali się ze sobą, zawodnicy obydwu drużyn zapoznali się z sędziami. Teraz kapitanowie Czarek Sałczek i Kacper Łoś losują, kto rozpocznie, kto na której stronie zacznie. A wracając do składów wyjściowych, no kilka zaskoczeń w zespole KTS-u, bo na ławce rezerwowych Bajdu, Wiejak, no i Mikołaj Neumann zaś dzisiaj w ataku, między innymi od pierwszej minuty Kosecki, między innymi Gikiewicz, no i Czarek Sałczek wraca do wyjściowej jedenastki.
No też mieliśmy w ostatniej chwili zmianę w obsadzie bramki, bo w pierwotnym protokole to Kuba Mielcarz miał strzec bramki KTS-u, ale na rozgrzewce okazało się, że ten uraz, który Kuba odniósł w starciu z Mazurem Karczew, okazał się na tyle groźny, na tyle niekomfortowy, że już na rozgrzewce zdecydowano, że to Antek Borkiewicz pojawi się między słupkami, dlatego zawodnika dzisiaj też duże wyzwanie, no. Wraca do składu Borkiewicz, on rozpoczął sezon w bramce, natomiast ten początek nie był może najlepszy w wykonaniu zespołu, też w wykonaniu Antka i później to Kuba Mielcarz trafił do jedenastki, no i wielokrotnie udowodnił, że to dobry wybór, ale oczywiście wierzymy w umiejętności Antka Borkiewicza, wierzymy w to, że dzisiaj będzie tym, który między innymi przyczyni się walnie do awansu KTS-u do ćwierćfinału Pucharu Polski. Tak jak mówiłem, kilka zmian w składzie. Dzisiaj trójka w środku raczej jest trójką defensywną, bo Urbański, Pawłowski i Kalinkowski, zawodnicy znani bardziej z gry na pozycji numer 6. Wydaje się, że najbardziej ofensywnym piłkarzem z tego tria będzie Damian Pawłowski, ale to się wszystko okaże. Na to jeszcze przyjdzie czas, na to czekamy. Dzisiaj w zespole KTS-u brakuje m.in. kapitana zespołu, czyli Bartka Olszewskiego, więc no duża strata, no ale mamy nadzieję, że dzisiaj Bartek Zieliński go odpowiednio zastąpi na lewej stronie, bo właśnie na lewą stronę defensywy trafia Zieliński. No zobaczymy, no po ustawieniu nie jest oczywistym, że to Pawłowski będzie najbardziej ofensywnym graczem środka pola. Wydaje się, że może to być Kalinkowski, ale zobaczymy. Rozpoczęli gospodarze. Oni dzisiaj również kilka roszad w składzie, między innymi w porównaniu do ostatniego meczu ligowego, bo tam między innymi gole strzelali Zinkiewicz i Apolinarski, którzy dzisiaj na ławce rezerwowych, podobnie jak w KTS-ie. Te czołowe postacie ofensywy rozpoczęły od rezerwy. Kosecki tymczasem w pierwszej akcji przemierzył z lewej strony już do środka boiska, ale atakowany przez Gładysza stracił piłkę. Gładysz wychodzi. Tutaj lewą stroną ciągnie Jakub Lis. Do niego piłka trochę za mocna. Blisko niego jest Bartek Skowron. Już podchodzi nasz prawy obrońca. Wycofanie piłki do Gedka. Gedek. Gedek do środka. W środku boiska Mazur. Przegranie na lewą stronę. Jest przy piłce Dominik Gedek. Gedek do środka. Tutaj znowu przy piłce kapitan Kacper Łoś. Skowron. Świetne zgranie Pawłowskiego piętą do Sałczka, ale Mazur pewnie. No ale teraz taki mecz walki w środku pola. No i faulował Jakub Lis Damiana Pawłowskiego. Apolinarski, Jaroń, Zinkiewicz, a więc piłkarze pierwszego składu, podobnie jak Mateusz Diasz, piłkarze pierwszego składu, którzy dzisiaj usiedli na ławce rezerwowych. No ale zapewne w drugiej połowie możemy zobaczyć zarówno tych czołowych piłkarzy KTS-u, jak i czołowych piłkarzy Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Teraz Gikiewicz cofnął się do środka pola, gdzieś po piłkę, gdzieś powalczyć główkowo. Urbański zbiera piłkę. Zieliński. Wraca futbolówka do Urbańskiego. Ten szybko zagrywa do Koseckiego. Temu jednak ucieka piłka. Przyjmuje gdzieś tam piszczelem Kosa. Piłka wychodzi na aut. Przypominamy, na jesieni finał z Polonią 2 Warszawa. Wygrany tutaj przy Marymąckiej 4-2. Piękne bramki, między innymi Czarka Sałczka w tamtym spotkaniu. Wygrana ta jesienna edycja. Drugi rok z rzędu, dlatego znowu rozpoczynamy dzisiaj batalię o zwycięstwo na Mazowszu. Rozpoczynamy batalię o to, by w przyszłym sezonie zagrać w centralnym Pucharze Polski. No i na przykład mieć szansę w pierwszej rundzie zagrać no chociażby z Legią Warszawa. No to byłby ciekawy pojedynek, gdyby KTS-owi udało się tę edycję wiosenną wygrać. Ale do tego jeszcze trochę, jeszcze kilka spotkań. Teraz Czarek Sałczek. Sałczek kontra Kacper Łoś. Sałczek już w polu karnym. Na razie nie wie za bardzo Czarek, co ma zrobić z piłką. Wycofuje do Skowrona. Skowron dobrze dośrodkowuje. Gikiewicz dochodzi do sytuacji strzeleckiej. Pierwszej w tym meczu KTS w czwartej minucie.
Było blisko, była fajna akcja. Dobrze pociągnął z piłką Czarek Sałczek, no ale to uderzenie Gikiewicza trochę wydaje mi się, że piłka za wysoko leciała dla Łukasza Gikiewicza. No i od bramki rozpocznie Mikołaj Glacel. I już gość, Gedek, Mazur. Mazur, ale świetnie Bartek Skowron wypycha zawodnika, gość. Teraz Mazur był faulowany przez Skowrona, sędzia jednak puścił grę, Gedek w kierunku Dzięgielewskiego. Znowu przejmuje piłkę Mazur bliżej lewej strony boiska, nabity w ostatniej chwili Sałczek i aut dla gości, ale ciekawie zapowiada się to spotkanie, na razie dużo walki pomiędzy obydwoma zespołami, na pewno tutaj nie będzie odstawiania nogi w żadnym wypadku. Pod względem emocji liczymy oczywiście na takie samo spotkanie, jak oglądaliśmy tutaj w zeszłym roku, to w ogóle nie ma dwóch zdań. Dzięgielewski, on zebrał piłkę, ale szybko tutaj pokonany przez Kalinkowskiego, ten oddaje do Zielińskiego, jest Świdzikowski. No KTS również na fali wznoszącej, chociaż ostatnie zwycięstwo z Mazurem Karczew. No o stylu nie będziemy tego meczu raczej mówić, nie będę o tym wspominał, bo tego stylu raczej w tamtym meczu nie było. Dużo szczęścia, szczególnie ta interwencja w ostatnich minutach Mielcarza, ale o tym za chwilę, bo jest Zieliński. Zieliński, ale tam już świetnie przypilnowany przez Gładysza i Gładysz wybija piłkę. Kalinkowski, nie wyjdzie futbolówka na aut. Teraz Kalinkowski nie zdołał jej utrzymać, bo świetnie wrócił Winiarski. Winiarski tam szarżował, ale Kosecki wślizgiem ofiarnie powstrzymuje tę akcję. Mecz z Karczewem 2-0, ostatnie zwycięstwo, tak jak mówiłem, interwencja Mielcarza w ostatniej minucie, po której jeszcze przeprowadziliśmy kontrę i gola strzelił Gikiewicz. No dramaturgii tam naprawdę było w ostatniej minucie więcej niż chyba w całym spotkaniu. No ale tak jak powiedział Łukasz Gikiewicz w kulisach tego meczu, można było to zobaczyć, że należy o tym meczu zapomnieć. Też Łukasz po meczu mówił, że przed nami, jeżeli chodzi o starcia ligowe, bardzo ważne mecze, Mszczonowianka, Mazowia i Hutnik Warszawa, więc sama czołówka w najbliższym czasie, więc też emocje będą. Teraz nasi zawodnicy wygrali walkę w środku pola. Pawłowski do Koseckiego. Liczymy na takiego Koseckiego, jak oglądaliśmy w zeszłym sezonie. Kosecki do środka. Kosecki teraz szuka rozwiązania. Kosecki podaje za plecy Skowrona. Musiał troszkę nadgonić za piłką Bartek Skowron. Na szczęście mu się to udało. Urbański. Urbański do Świdzikowskiego. Świdzikowski miękko próbował zagrać do Skowrona za plecy przeciwnika, ale tam już przy piłce Winiarski. 6 kwietnia, sobota, godzina 18.30. Zagramy tutaj z zespołem Mszczonowianki Mszczonów. Jeżeli chodzi o kolejne spotkania, to starcie w Mińsku Mazowieckim z Mazowią. Ten mecz najprawdopodobniej 13 w sobotę o godzinie 13. Teraz Sałczek w polu karnym. Sałczek i Łoś w ostatniej chwili wybija tę piłkę. Teraz motywuje, mobilizuje swoich kolegów. Kapitan Pogoni Grodzic, że do takiej sytuacji nie powinni dopuścić, że do środka w pole karnej, tam Sałczek mógł piłkę opanować, szkoda tylko, że Łoś świetnie zainterweniował w tym momencie. Sałczek z rzutu rożnego. To jest dzisiaj kapitan KTS-u. Teraz tutaj Urbański przeszkodził sobie z Koseckim i z kontrą ruszają piłkarze Pogoni. Czterech zawodników w biało-czerwonych pasiastych koszulkach już rusza z atakiem, ale już wrócili nasi piłkarze defensywni. Teraz jednak stracił piłkę Zieliński. Zobaczmy. Borkiewicz. Pierwsza dobra interwencja Antka Borkiewicza w minucie 8, no ale musimy się ustrzegać takich błędów, takich nieporozumień, szczególnie pod bramką rywala, bo zobaczmy, jaka groźna kontra się z tego przerodziła. Postanawiał strzelać się piłkarz gości, jednak Borkiewicz na posterunku. Witam oczywiście naszych kibiców, którzy oglądają spotkanie. Witam wszystkich, którzy też aktywnie uczestniczą i będą uczestniczyć na czacie. Korner dla gości. Winiarski w narożniku boiska. Winiarski, centra gdzieś tam blisko pierwszego słupka, wybił tam piłkę Gikiewicz. Teraz Urbański zrobił to samo. Kosecki naciskał na Niskiego.
Nikodem Niski, gracz przez wiele lat związany z Akademią Warszawskiej Legii. Teraz przebitka Kosecki, ale już goście. Winiarski. Winiarski, widać aktywny od pierwszych minut ten piłkarz. Teraz Kalinkowski stracił na chwilę piłkę, ale szybko ją wybił spod nóg Jakuba Lisa. Urbański. Piłka na wolne pole, ale defensorzy Pogoni poradzili sobie z presującym Gikiewiczem. Teraz Glacel. Piłka do Gedka. Gedek kontra Pawłowski. Gedek. Pokazuje się Dzięgielewski, ale świetnie. Bartek Skowron. Teraz on zabrał piłkę Dzięgielewskiemu. Minął Winiarskiego. No i ze spokojem podał piłkę do Lewczuka. Lewczuk, Urbański. Lewczuk. Skowron. Piłka przeleciała nad łosiem, ale tam był drugi z defensorów i nie pozwolił, żeby Gikiewicz zagrał piłkę. Gikiewicz teraz wyszedł. Gikiewicz oddaje do Sałczka. Sałczek stracił piłkę. Wślizgiem w Żurawskiego wszedł Gikiewicz. No początkowo zagrał piłkę, ale sędzia uznał to zagranie za nierozważne. I rzut wolny. Z rzutu wolnego zagrają teraz goście. Gedek. Często w tych pierwszych minutach właśnie przez tego zawodnika grają koledzy. Teraz pograli ładnie w trójkącie goście. Winiarski. Winiarski, Winiarski wrzuca za mocno. Trochę tej siły nie dostosował, ale jest niski. Łoś. Żurawski. Nikodem Niski. Wraca piłka do Żurawskiego. Podanie do Niskiego jednak niecelne. Dwanaście minut za nami. Dużo walki w tych pierwszych 12 minutach tego meczu. Niski, ale stracił piłkę. Jest Kosecki. Poszedł mu na obieg Łukasz Gikiewicz. Gikiewicz, blisko niego już jest Niski Gikiewicz. Dośrodkowuje Glacel pewnie na przedpolu swojej bramki. Tam zamykał Sałczek. Gedek teraz balansem ciała zwiódł Pawłowskiego. Gedek ma trochę miejsca. Kalinkowski fauluje Gedka, który chwilę wcześniej zagrał na jeden kontakt z Jakubem Lisem. Aktywnie przy ławkach rezerwowych na stojąco oglądają to spotkanie trenerzy Kobierecki i trener Sasal. Tak jak mówiłem, trener Sasal prawie 50 spotkań w Ekstraklasie jako pierwszy szkoleniowiec. Głównie Korona Kielce, z tym zespołem kojarzy nam się tenże szkoleniowiec, miał też kilka spotkań w sezonie 12-13, pod koniec 2012 roku był trenerem Podbeskidzia Bielsko-Biała. Gedek kontra Skowron, Gedek, ale tutaj podwojony, Pawłowski dołączył do krycia, Gedek jednak sobie z naszym zawodnikiem poradził, Kacper Łoś przy piłce, wraca futbolówka jak bumerang do Gedka. Gedek, pokazuje się Winiarski. Jest teraz Dzięgielewski w szesnastce, w polu karnym Dzięgielewski, Borkiewicz, druga dobra interwencja Antka Borkiewicza, ale po raz kolejny zagrożenie stwarzają piłkarze w biało-czerwonych koszulkach. No widać dużo jakości w tym zespole.
A pomyśleć, że jeszcze ci kluczowi zawodnicy, ci najlepsi obecnie na ławce rezerwowych, tacy jak Jaroń, czy Apolinarski, czy też strzelec dwóch bramek w ostatnim meczu ligowym Zinkewicz. Mazur ustawia piłkę na rzucie rożnym, blisko niego Winiarski. Mazur, wysokie dośrodkowanie na dalszy słupek, tam jest Skowron, uderza Kacper Łoś, piłka zablokowana przez jednego z naszych defensorów, ale no, jestem przekonany, że zmierzała piłka w światło bramki Antka Borkiewicza. Kolejny rzut rożny, tym razem Winiarski, on lewą nogą będzie dośrodkowywał, widać, że na taką dochodzącą piłkę w bramkę Borkiewicza stawiają przy rzutach rożnych zawodnicy z Grodziska. Przed szesnastką Lis, blisko niego Kosecki, tam w polu karnym pięciu zawodników Pogoni, Winiarski, znowu niezła centra, Borkiewicz wykorzystuje atut wzrostu, to jest prawie 2 metry, więc tutaj w przypadku piąstkowania góruje nad zawodnikami obydwu drużyn Borkiewicz, teraz arbiter główny, pan Chmielak, dyktuje jednak rzut wolny dla Pogoni. Wydawało się, że KTS wyjdzie z kontrą w tej akcji, jednak sędzia Chmielak przerwał. Tam wydaje się, że zagranie ręką Urbańskiego widział arbiter główny, no ale nie będę strzelał. On wie najlepiej, dlaczego użył w tej sytuacji gwizdka. Mazur. Co się klaruje z tych pierwszych 15 minut, to to, że Mazur i Winiarski to wykonawcy stałych fragmentów. Dobrze im to na razie idzie, chociaż asyst nie ma. Łoś, tam jest Gedek. I znowu Antek Borkiewicz. Ma trochę roboty Antek w pierwszych minutach, no ale to dobrze, że rozgrzeją naszego bramkarza piłkarze z Grodziska. Mamy oczywiście ogromną nadzieję, że nie będzie musiał robić skłonu po piłkę w bramce Antek Borkiewicz. Lewczuk. Kalinkowski. Naciskany teraz Pawłowski przez Winiarskiego. Winiarski przewraca się, ale faulu nie było. Pawłowski nie zrobił absolutnie nic w kierunku zawodnika z Grodziska, co mogłoby ten upadek spowodować. Widzę, że aktywnie tutaj blisko nas teraz kapitan Kacper Łoś pokazuje Getkowi, jak ma ustawiać się do krycia przy czarku Sałczku. Teraz aut nasi zawodnicy rozegrali, ale no nie tak, jakbyśmy chcieli. No na całe szczęście ręką piłkę dotyka Nikodem Niski. Skowron. Czarek Sałczek w pojedynku biegowym z Łosiem, ale Łoś po raz kolejny górą. Teraz niecelne podanie Getka do Winiarskiego i od autu Skowron. Piłka na Gikiewicza, ten tutaj z dwoma rywalami obok siebie. Niski zablokowany przez Urbańskiego, ale tutaj do krycia wrócił też Łukasz Gikiewicz. Urbański, pokazuje się Kosecki, do niego zagranie. Ciekaw jestem bardzo dzisiaj dyspozycji Kuby Koseckiego. Kosecki, kontra Niski, jeszcze udało się Kosie zagrać. Wybijają piłkę zawodnicy Pogoni, teraz Świdzikowski wyszedł wysoko do krycia Dzięgielewskiego. Na całe szczęście tutaj sędzia nie odgwizduje rzutu wolnego, pojedynek rękami. Morsik pyta na czacie, czy działo się coś konkretnego do tej pory. No kilka razy interweniował Antek Borkiewicz, chociaż jakiejś takiej stuprocentowej okazji dla zespołu Pogoni nie mieliśmy, jeżeli chodzi o KTS. Była okazja po dośrodkowaniu Skowrona. Gikiewicz doszedł do sytuacji strzeleckiej główką, natomiast no, gdzieś tak pod piłką był ustawiony Giki. Ten strzał był niecelny, nie mógł zagrozić bramce zespołu Pogoni. Pietrzyk, Łoś i Gładysz, wydaje się, to jest taka trójka tych stoperów. Oni grają w zestawieniu, no ciężko to powiedzieć, takie 3-4-3 bym powiedział, bo
Lis, Dzięgielewski, Winiarski. To jest takie trio ofensywne. Gedek i Niski to piłkarze wahadłowi. Mazur w środku z Lisem. Nie, Mazur w środku z Żurawskim, przepraszam. No ale wracając na boisko, to rzut wolny dla KTS w groźnej okazji. Czarek Sałczek będzie piłkę wrzucał w pole karne, no bo raczej stąd strzelał nie będzie. Pytacie, dlaczego Bajdu nie gra w pierwszym składzie? No, element rotacji, po prostu. Grał wszystko od początku sezonu. Dzisiaj czas na kilka zmian, rywal zacny, więc no też ci, którzy grają mniej, mają okazję się pokazać. Sałczek, dośrodkowanie Czarka, Sałczka, Lewczuk, zobaczmy, i Glacel zbija piłkę ręką. No była teraz najgroźniejsza okazja w tym meczu i to była okazja dla KTS-u. Zobaczmy jeszcze raz, dobra centra Sałczka. No i tam Igor Lewczuk doszedł do tej sytuacji, ale świetnie wyciągnął się Glacel, co by tutaj o tym bramkarzu nie mówić, to wyszła mu ta interwencja, ale jeszcze KTS, może usiądziemy teraz na przeciwnika. Urbański, centra, mógł być z tego centrostrzał, ale Glacel wyciągnął się do góry jak struna i łapie piłkę. I teraz z kontrą ruszają goście. Skowron kontra Winiarski, brawo dla Bartka Skowrona za to, jak tę piłkę przed Winiarskim osłaniał, bo Winiarski już też w pierwszych minutach widać, że to zawodnik aktywny, ale już znowu KTS, Pawłowski, zamyka Kosecki, szkoda, że Kosa teraz nie trafił w piłkę, jeszcze Gikiewicz, zamieszanie, no trochę tak jakby dostali prawym sierpowym zawodnicy Pogoni i Grodzisk i trochę chwiali się na nogach, chcieliby to wykorzystać piłkarze KTS-u, no ale niestety się nie udało, gorszy fragment Pogoni, ale to nie jest dla nas ważne. Ważne jest to, że lepszy fragment, lepszy czas na boisku teraz w wykonaniu KTS-u weszło. Kalinkowski odgrywa piłkę po rzucie z autu do Skowrona. Lewczuk, ten, który przed momentem mógł otworzyć wynik meczu. Teraz pojedynek główkowy Gikiewicza z Łosiem, wygrany przez Gikiego, ale piłka finalnie trafia do Gładysza. Gładysz z wykorzystaniem Glacela. Może trochę chcą uspokoić grę, uspokoić te wydarzenia z ostatnich kilku minut. 20 już na zegarze. 0-0 w 1/8 Mazowieckiego Pucharu Polski. Kosecki. Sałczek do Urbańskiego. Urbański z wykorzystaniem Zielińskiego. Bartek Zieliński. Kuba Kosecki. Kosecki już do Zielińskiego. Wydaje się, że za mocno, ale nie udało się Zielowi dośrodkować. Na pierwszej linii frontu Pietrzyk i on wybija tę piłkę na rzut rożny. Czarek Sałczyk. Kolejny korner w jego wykonaniu. Bardzo duże skupisko piłkarzy koło samego golkipera. Lewczuk! Igor Lewczuk do 2 razy sztuka. Okazało się w tym momencie stały fragment gry Czarka Sałczka i z bliska Igor Lewczuk. Mówiłem o tym, że tam bardzo zakotłowało się koło bramkarza. No i właśnie Igor Lewczuk wykorzystał tę sytuację na to, żeby zdobyć bramkę na 1-0. KTS prowadzi z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. No zaraz zobaczymy w powtórce, jak to wszystko wyglądało. Jeszcze raz zakotłowało się tam Sałczek, Gikiewicz był, Urbański był, no i Lewczuk był tym, który jako ostatni kopnął piłkę. Mamy otwarcie wyniku dla KTS-u, no blisko było tego, żeby Sałczek w ogóle tę piłkę bezpośrednio do bramki wkręcił. No ale mamy trafienie na 1-0, cieszymy się, bo KTS obejmuje prowadzenie. Dobry początek meczu, dobry początek w wykonaniu obydwu zespołów, ale to, co mówiłem kilka chwil przed tym golem, KTS przejął inicjatywę, był blisko zdobycia bramki. Lewczuk kilka chwil wcześniej, trochę chwiał się zespół z Grodziska, trochę nie potrafili poustawiać swoich szyków, no i zemściło się to na nich w 22 minucie tego meczu. Skowron.
Kalinkowski zablokowany przez Mazura, ale być może teraz za ciosem pójdzie KTS Weszło. Czarek Sałczek, Sałczek w szesnastkę, jest Kalinkowski. Wydaje się, że będzie żółta kartka dla Kalinkowskiego za to, że chciał ten rzut karny wymusić. Nie wiem, jak to tam wyglądało z bliska. Być może był faul, być może faulu nie było. Ale Kalinkowski łapie żółtko w minucie 24. No i musi nasz środkowy pomocnik teraz uważać. Zobaczmy w powtórce. Przyjął piłkę przeciwnik, ta piłka mu uciekła, był nim niski. No jakiś kontakt był, ale żeby powiedzieć, że tam był rzut karny, to się nie pokuszę. Kasper Łoś, on od rzutu wolnego. Lewczuk teraz górą w starciu główkowym z Dzięgielewski. Kalinkowski, Kalinkowski faulowany przez Winiarskiego i rzut wolny dla Weszło. Zieliński, dobry pomysł z tym zagraniem do Gikiewicza, trochę za niskie. Teraz Kosecki wskoczył na plecy przeciwnika. Chciał się może przewieźć kilka metrów, natomiast sędzia szybko uspokoił Koseckiego, rzut wolny. Jak zareaguje Pogoń Grodzisk, bo jestem tego ciekawy. W końcu to lider trzeciej ligi, grupy pierwszej, więc piłkę grać potrafią, o czym się przekonaliśmy w zeszłym roku. Gedek. Łoś. Pietrzyk. Mazur. Gładysz. I Kalinkowski. Ma dużo miejsca teraz Bartek Urbański. Może przyspieszyć, ale jednak Urbański zwolnił. Oddał na lewą stronę do Kuby Koseckiego. Kosecki kontra Gładysz. Kosecki z piłką na prawą nogę. Urbański. Urbański przerzuca ciężar na stronę prawą. Tutaj jest Skowron. Bartek Skowron. Bartek Skowron ucieka tutaj Lisowi. Skowron dorzuca na zamknięciu Gikiewicz. Jednak to jest nawet dla niego zbyt mocne dośrodkowanie. Nikodem Niski. Nikodem Niski w pojedynku z Gikiewiczem. Świetnie. Giki teraz zasłonił piłkę. Out dla zespołu KTS-u. Zieliński, Kalinkowski. Winiarski jednak zabrał piłkę Kalinkowskiemu. Teraz kolejna długa piłka do Dzięgielewskiego. No widać, że próbują zagrać dłuższą futbolówkę do swojego wysuniętego napastnika. On już raz tam pojedynkował się ze Świdzikowskim. Nie wyszło mu to, natomiast no jakiś pomysł na to mają. Chociaż wydaje mi się, że tam jest tyle jakości, że raczej laga na Dzięgielewskiego dzisiaj tutaj nic nie da. Sałczek. Kalinkowski, Zieliński, Urbański, Bartek Urbański, dawno go nie widzieliśmy w wyjściowej jedenastce, wraca dzisiaj ta nasza szóstka, Urbański, Skowron, pokazuje się Pawłowski, też do niego to zagranie, Pawłowski dogoni piłkę, nabija jeszcze Kacpra Łosia, niestety nie rzut rożny, ale aut. I znowu weszło. Mają swój czas po tym golu i tuż przed tą bramką. Zawodnicy w żółtych strojach. Skowron. Urbański z pierwszej piłki uderza z 16 metra celnie, ale Glacel tam pewnie na linii bramkowej. Rzadko widzimy strzelającego Bartka Urbańskiego. Pietrzyk, Nikodem Niski. Niski płasko w pole karne, Świdzikowski bez tutaj zastanawiania się, bez kalkulacji.
Wybija piłkę na rzut rożny. Jeszcze raz ten strzał Urbańskiego. No gdyby tam próbował, gdyby tę piłkę skierował jakoś nogą Kalinkowski, mógłby zmylić Glacela. I Winiarski. Rzut rożny, 29 minuta. Winiarski i Borkiewicz do koszyczka. Dokręcają dzisiaj te rzuty rożne zawodnicy jednych jak i drugich. Widzieliśmy to dobitnie, gdy bramkę na 1-0 strzelił Lewczuk. To dośrodkowanie Sałczka było takie bardzo dokręcające. Gdyby tam nie było piłkarzy, mógłby Sałczek piłkę wkręcić bezpośrednio do bramki. Gedek naciskany przez Koseckiego. Gładysz. Gładysz, ale nie celnie do Niskiego. Pół godziny gry za nami. KTS prowadzi po golu Igora Lewczuka. No czego możemy być pewni? Jeżeli tak się utrzyma w pierwszej połowie, jeżeli Pogoń nie zdobędzie bramki, to w drugiej połowie pewnie od początku pośle do boju trener Sasal, czy to Zinkiewicza, czy Apolinarskiego, czy też Jaronia. No zobaczymy, w jakim momencie to będzie miało miejsce, ale na razie to KTS z optyczną przewagą na boisku. Początek z lekkim wskazaniem na gości, no ale tak gdzieś od 20, 18 już minuty KTS przejął inicjatywę i udokumentował to bramką Igor Lewczuk. Lis teraz bardzo szybko podąża w kierunku pola karnego, zablokowany przez Świdzikowskiego, jeszcze Winiarski. Piłka do Mazura, Mazur do Gedka, Gedek. Aktywny w pierwszych minutach, później gdzieś nam zniknął Dominik Gedek. Jest Lis, jest Winiarski. Mazur. Lewczuk, Kurbański, Kalinkowski muszą wybijać nasi piłkarze, uciekać z tą piłką jak najdalej od pola karnego. Lewczuk. Piłka opuściła boisko, aut dla Grodziska. Dzięgielewski do Winiarskiego. Winiarski nie był faulowany przez Pawłowskiego. Lis uderza! Od bramki wznowi Borkiewicz. Tam żaden z naszych piłkarzy, ani Antek Borkiewicz, piłki nie dotknął po uderzeniu Lisa. I z piątki Borkiewicz. Piłka na aucie, po raz kolejny. Z autu Zieliński. Powalczył teraz Kalinkowski blisko linii bocznej i wywalczył piłkę dla Weszło. Gikiewicz klatką do Sałczka. Czarek Sałczek. Zieliński centruje na zamknięciu Pawłowski, jednak łatwa piłka dla Glacela do złapania i do wznowienia gry. Pogoń Grodzisk teraz z szansą na kontrę, ale szybko Kosecki gdzieś tam przeszkadza Gedkowi. Gedkowi jednak udaje się zagrać piłkę do Niskiego. Trochę za łatwo. Niski i Zieliński teraz świetnie, ofiarnie wślizgiem.
Pietrzyk, Kacper Łoś. Pawłowski teraz, kolejny wślizg zawodnika weszło, wybijający piłkę spod nóg rywala. Gedek, Lis. Lis. Lis z piłką oddaje do Mazura. Mazur. Żurawski. Gładysz. Niski. Zieliński powalczył, ale od autu wznowią grę goście. Łoś. Kacper Łoś, Kacper Łoś! Kacper Łoś teraz pognał pod bramkę KTS-u i zdobywa bramkę wyrównującą. No tam chyba jakiś rykoszet zmylił Antka Borkiewicza i mamy wyrównanie. No gol z niczego trochę, no ale no trzeba powiedzieć, że ta akcja w ofensywie Kacpra Łosia palce lizać, bo on tę akcję zaczął, on tę akcję pociągnął i on tę akcję zakończył strzałem. Zobaczmy powtórkę. Tutaj ogra Urbańskiego Łoś. No nie wiem, czy tu był jakiś rykoszet. Zaraz może na tej bliższej kamerze. Piłka odbiła się od słupka, to jest pewne. Wpadła do bramki. Mamy wyrównanie, mamy emocje. 35. minuta. No i wszystko zaczyna się, jakby nie było, od nowa. Skowron. Borkiewicz do środka, tu Kalinkowski, Kosecki zgrywa piłkę głową na Gikiewicza, temu jednak piłki przejąć się nie udało. Jest Nikodem Niski, aut dla Grodziszcza. Winiarski. Winiarski za plecy do Dzięgielewskiego. Niecelnie wznowią grę piłkarze KTS-u. Pawłowski, Mazur górą i znowu piłka od autu dla gości. Wyrównane spotkanie w 37. minucie. Nie dość, że wyrównane na tablicy wyników, bo od kilku minut mamy wynik 1-1, no to wyrównana optyka tutaj tego meczu, bo raz jedni przy inicjatywie, raz drudzy. Teraz Winiarski sprytnie, szybko poradził sobie, zobaczmy, tutaj otoczony przez zawodników KTS-u. Wraca piłka tym razem do Mazura. Mazur. Mazur. Kacper Łoś. Pietrzyk. Pokazał się Gładysz, do niego też zagranie. Gładysz ma trochę miejsca, pędzi za nim Kuba Kosecki. Jest cały czas przy piłce Gładysz. Zagrywa za plecy Zielińskiego do Niskiego, jednak Zieliński górą w tym starciu. Niski z autu. Dzięgielewski i Pawłowski wybija, ale tam osamotniony Gikiewicz. Jest strzelec bramki Kacper Łoś, on wycofuje do bramkarza, do Glacela. Pietrzyk. Kacper Łoś. Gedek. Kosecki do Gikiewicza. Gikiewicz nie był na pozycji spalonej. Nasz napastnik powalczył, ale piłkę stracił. Kalinkowski z Urbańskim. Fajnie pograli w środku pola. Lewczuk. Świdzikowski.
Bartek Zieliński pokazuje się w ofensywie. Nasz młody boczny obrońca. Zieliński. Zieliński! Zobaczmy teraz. Chciał chyba przelobować Glacela. Zamykał Gikiewicz. Jeszcze zawodnicy KTS-u blisko pola karnego. Jednak tutaj Winiarski dobrze wrócił. No, ciekawy pomysł Zielińskiego. Skowron z autu. Gikiewicz. Jeszcze Kalinkowski. Taki ekwilibrystyczny sposób sobie wybrał Kalinkowski, żeby oddać celny strzał. No to jakieś uderzenie. Z tego nie było. Teraz Urbański fauluje Dzięgielewskiego. No a wy znowu na czacie tam macie rozkminy, kto ten mecz komentuje. Wystarczy sobie rozwinąć opis pod transmisją. No ale już widzę, że to Kamil Gapiński nie jest, także Gapek ale udaje, że Wojtek, czy Wojtek i udaje Gapka? No to jest pytanie, to jest odwieczna kwestia do końca tego sezonu, ale niejednokrotnie wam pokazywaliśmy podczas transmisji, że to nie Gapek komentuje te mecze. Wracamy na boisko, rzut wolny dla Grodziszczan, Pietrzyk. Podeszli trochę wyżej nasi zawodnicy, ale tutaj w środku dziura. Zapomnieli o Winiarskim. Winiarski i Kosa. Teraz odebrał mu piłkę. Pawłowski, Pawłowski. Dobra piłka do Sałczka, ale tutaj jednak ciut za wysoka. Sałczek próbował zagrać do Gikiewicza. Już na połowie KTS-u zespół pogoni Grodzisk. Gedek. Gedek, no nabity skowron i... Korner dla Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Mazur powoli szykuje się do wykonania tego rzutu rożnego. Mazur, mocne dośrodkowanie, znowu w taką groźną strefę w polu karnym. Winiarski. No, zakotłowało się pod bramką Borkiewicza, ale jeszcze zamykają KTS piłkarze pogoni w polu karnym. Gikiewicz teraz przed szesnastkę, tutaj jest Winiarski, już podwojony przez Zielińskiego, gdzieś tam na asekuracji też Kosecki, Winiarski. Aut dla Pogoni. Winiarski do Mazura. Mazur odebra mu piłkę. Urbański, Urbański. Tam już z wykorzystaniem czarka Sałczka pędzą nasi zawodnicy na połowę rywala. Jest już tutaj Kalinkowski. Zamyka akcję z prawej strony Kosecki. Czarek, Sałczek. Sałczek na prawą nogę. Sałczek do Pawłowskiego. Spowolniła ta akcja. Pawłowski zostawił piłkę Urbańskiemu. Ten już do Skowrona. Skowron, Kosecki. Pawłowski, Kosecki! No wydawało się, że tutaj strzał Koseckiego byłby najlepszą opcją. No ale jednak chyba Kosecki chciał dośrodkować na zamykającego akcję Gikiewicza. Niestety nic z tego nie wyszło. Akcja wyglądała ciekawie. Akcja zapowiadała się lepiej. Ale nadal nie mamy zmiany wyniku przy Marymąckiej. Glacel spod własnej bramki. Lewczuk tutaj wyprzedził Lisa. Łoś, znowu Lewczuk. Konkurs gry główkami w tym momencie. Gikiewicz. Sałczek. Sałczek. Gikiewicz w polu karnym. Zastawia się Gikiewicz. Jest Kalinkowski, rzut rożny dla weszło. Teraz może powtórka sprzed tych kilkunastu minut, kiedy to Sałczek dośrodkował i Lewczuk w tej kotłowaninie dołożył nogę i strzelił bramkę otwierającą wynik tego meczu. Wyrównał później Kacper Łosia, więc dzisiaj bramki środkowych obrońców, doświadczonych piłkarzy po obydwu stronach.
Sałczek. Sałczek teraz taka podkręcona, ale bardziej świeca. Wyższe zagranie. Dzięgielewski. Pawłowski odebrał mu piłkę. Pawłowski, zobaczmy! Jeszcze Urbański. Kosecki, płaskie uderzenie. Gikiewicz, Urbański! Jajajaj, tuż obok bramki Glacela, ale jeszcze mieliśmy rykoszet. Po tym uderzeniu Urbańskiego i kolejny korner, znowu Czarek Sałczek. Najpierw próba Koseckiego, wycofał Gikiewicz na szesnastkę i nasz numer 16, Urbański płasko, ale obok bramki Glacela, chociaż tak jak mówiłem, rykoszet jest rzut rożny. W rozgrzewce, tam w narożniku widzimy Ismaela Bajdua, więc no, strzelca już 5 bramek w pierwszych meczach ligowych tej rundy. Znowu Sałczek, jest znowu Lewczuk, ale znowu też jest Glacel. I z kontrą goście, Nikodem Niski, ma problemy z zabraniem się z piłką. Niski, ograł Koseckiego, ograł Kalinkowskiego, oddał piłkę Mazurowi. Gedek pokazuje Lisowi, żeby poszedł na obieg, ale Gedek wybiera jednak zejście do środka, podanie, ale do nikogo, bo to podanie do Żurawskiego niecelne. Piłka jednak trafiła do Gładysza, 45. minuta. Winiarski w narożniku boiska. Winiarski, czy to pogoń teraz zagrozi bramce Borkiewicza? No jakieś zagrożenie może z tego być? W końcu to korner. Dobre dośrodkowanie Winiarskiego. Gol! 2-1. Gładysz zdobywcą gola dla Pogoni. Niestety gol do szatni dla zespołu gości. Te rzuty rożne, groźne w ich wykonaniu, no i niestety numer 27, czyli Michał Gładysz, kolejny środkowy obrońca z bramką w tym spotkaniu. Zobaczmy w powtórce, Winiarski dośrodkowuje, kto tam był przy Gładyszu, był Pawłowski. Nie skoczył do tej piłki. No i mamy takiego tak zwanego gola do szatni. Pogoń prowadzi, przegrywała 1-0, no ale wyszła na prowadzenie. Szkoda tego utraconego prowadzenia w tym meczu, bo po golu Lewczuka wszystko wyglądało dobrze, wszystko wyglądało solidnie, a jednak do szatni to zespół Pogoni schodzi z prowadzeniem 2-1. Ja na razie za uwagę dziękuję. Wojtek Korpikiewicz, słyszymy się za około kwadrans na drugiej połowie meczu KTS-u z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Jak na razie 2-1 dla gości.
niego być może Ismael Baidu, kto wie. Ja obstawiam Baidu, ale jak wy obstawiacie na czacie, no może nie będziecie mieli na to czasu, za chwilę się okaże. Cztery zmiany przeprowadza trener Marcin Sasal, albo nawet pięć zmian. No więc tutaj teraz trochę kilku zawodników z tego podstawowego składu pojawi się na boisku, bo widzę, że mamy Zinkewicza, mamy Jaronia, mamy Skowrońskiego, mamy Apolinarskiego, no i mamy kogo jeszcze? Odolaka, więc pięciu piłkarzy pojawi się w drużynie Pogoni Grodzic. W KTS-ie nie ma Koseckiego, wejdzie, tak jak mówiłem, Baidu albo Neumann, ale już widzimy, że wejdzie Ismael Baidu. Jeżeli chodzi o zespół Pogoni Grodzic, kto? Nie widzę na murawie Dzięgielewskiego, nie widzę na murawie Winiarskiego. Kto tam pozostał jeszcze na boisku? Jest Pietrzyk, jest Niski, jest Mazur, jest Gładysz na pewno. Za chwilę postaramy się to wszystko tutaj wyłapać, jakie te zmiany w zespole Grodziska. Tak jak mówiłem, weszli Skowroński, Apolinarski, Odolak, Jaroń i Zinkewicz. Na pewno zszedł Dzięgielewski, na pewno zszedł Winiarski. Nie widzę też Jakuba Lisa, między innymi. Nie widzę też strzelca bramki Kacpra Łosia. Rozpoczęli piłkarze KTS-u. Sałczek zgrał piłkę do Gikiewicza. Ten teraz nabił nogi Gładysza, więc strzelca drugiej bramki dla Pogoni Grodzisk i od razu korner dla zespołu weszło. Czarek Sałczek już z piłką w narożniku boiska. Sałczek wyjeżdża z piłką, Pietrzyk zbiera tutaj Zieliński, Zieliński miękko zamyka Lewczuk, ale Glacel wysoko wychodzi w piątce, no i łapie piłkę. Jaroń na spalonym, on teraz przejął opaskę kapitańską. Jaroń to zawodnik, który będzie grał w pierwszej linii, chyba z Odolakiem albo z Zinkewiczem, raczej ta trójka w ogóle wychodzi z przodu, a Apolinarski to prawe wahadło. Skowroński to środek obrony. Zinkewicz. Gedek. Lis, Niski, Winiarski, Łosi, Dzięgielewski. Tych piłkarzy nie mamy na boisku w zespole z Grodziska. Ale jeszcze zakładam, że mogłem się pomylić. Zieliński teraz między nogami Jaronia, zagrania piłka, poszukiwaniu Baidu. Baidu teraz w pojedynku z Skowrońskim, a więc dwóch zawodników, którzy pojawili się na boisku w przerwie. Żurawski teraz szukał tym zagraniem Jaronia, jednak za mocno. Jaroń naciska cały czas na Bartka Zielińskiego, ten nie odprowadził piłki na aut. Odolak naciska Borkiewicza, Borkiewicz wysokie, zagranie w głąb boiska. Urbański, Zieliński, no i piłka odbija się od Zinkewicza i trafia w ręce Borkiewicza, a więc całe to trio ofensywne zmienił trener Sasal. No tak jak mówiłem, Odolak, Zinkewicz i Jaroń teraz tworzą ten trójkąt najbardziej wysunięty, najbardziej ofensywny. Gikiewicz, Kalinkowski, Gikiewicz do Pawłowskiego, Sałczek, Urbański ma trochę miejsca, znowu do Baidu. Skowroński tam jednak górą, teraz Żurawski nie przyjął piłki, jest Kalinkowski. Kalinkowski do Skowrona, Skowron. Skowron ograł Mija Getka, Skowron, Skowron, Gedek, no
Henryk Koszet nie wyszedł na rzut rożny, teraz jednak Skowroński jeszcze z pomocą nabija Bajdu. No i od bramki rozpocznie Glacel. Skowroński. Odolak. Ale Lewczuk i Bajdu. Lewczuk taki odbiór z zagraniem piłki do Bajdu. Bajdu no tutaj tak nastawiał się na to uderzenie lewą nogą, no ale nie będzie nawet wznowienia od bramki, bo piłka wyszła na aut. Dobrze się to zapowiadało. Bardzo fajne wejście Lewczuka. Od autu Apolinarski. Zawodnik z przeszłością w Rakowie Częstochowa. W Rakowie, który awansował do Ekstraklasy. To był sezon 19-20. Wtedy też Apolinarski się pojawił. Pawłowski, 18 metr, ale ofiarnie Mazur. W sezonie 19-20 Raków Częstochowa w Ekstraklasie. Apolinarski wtedy grał w zespole, który w zeszłym roku był mistrzem Polski. Zieliński. Świdzikowski. Urbański do Sałczka. Sałczyk, czy ta piłka poszła w kozioł, wyjdzie na rzut rożny. Taki jest. Pietrzyk nie postanowił kalkulować. Po prostu tym ślizgiem wybija piłkę na korner. I znowu Sałczyk. Czarek Sałczyk, kapitan w dzisiejszym meczu. Któryż to już rzut rożny wykonywany przez tego piłkarza na krótkim słupku. Kalinkowski nie sięgnął. Gikiewicz, jeszcze Bajdu, ale tam świetnie Odolak. I zobaczmy, idzie Zinkiewicz. Zinkiewicz pokazuje się tutaj z prawej strony. Apolinarski. Zamykają tam Odolak. Zinkiewicz jest też... Bartek Zieliński, on wychodzi z tym akcją. Bajdu, Urbański. Sałczek. Urbański. Kalinkowski. Ismael Bajdu, Bajdu w polu karny. Bajdu, Gikiewicz! Zablokowany Gikiewicz, szkoda. Tej akcji fajnie to wyglądało. Bajdu zagrał do Gikiego, ale spalony. Offside, nie wiem kto już tam był na tym spalonym. Czy wcześniej Bajdu... Czy Gikiewicz, czy Bajdu, do którego piłka wróciła, no ale mamy offside i rozpocznie zespół z Grodziska. Fabien Luwal na ławce rezerwowych, a więc zawodnik, o którego dopytujecie raz po raz przy każdym meczu na czacie. On jest dzisiaj na ławce. Czy jest gotowy do gry, tego nie wiem. Trenuje z drużyną normalnie. W ostatnim czasie nie grał z powodu kontuzji. Dlatego go nie widzieliście, a na pewno Fabien swoimi występami w zeszłym sezonie sobie zaskarbił sympatię kibiców KTS-u, sympatyków też niezależnych, bo naprawdę kilka dobrych meczów w jego wykonaniu mieliśmy, czy to na poziomie Ligi Piątej, czy też w Pucharze Polski w zeszłym sezonie. Gedek teraz wznowi grę od autu, nie spieszy się piłkarzom Pogoni Grodzisk, chociaż widać, że zależy im na tym spotkaniu, zależy im na awansie wyżej w tym pucharze. No w zeszłym roku, tak jak mówiłem, grali w finale z Legią 2 Warszawa, przegrali 0-3, ale po niezłym spotkaniu. No a teraz patrząc na to, że przy wyniku 2-1 korzystnym dla nich w przerwie wchodzi 5 zawodników pierwszego składu, no to na pewno poważnie do całej sytuacji podchodzi trener Sasal. Urbański, Bajdu. Od początku próbujemy przejąć, zyskać inicjatywę w tym spotkaniu. Teraz Urbański. Faulowany przez Mazura. Pytacie na czacie, czy bilety na KTS są płatne. Nie są płatne. Mało tego, nie ma żadnych biletów. To od tego trzeba zacząć. Bajdu, Gikiewicz za mocno. I spalony Gikiewicza.
Glacel. W pierwszej połowie też kilka dobrych interwencji golkipera pogoni Grodzisk. My widzimy już też jednocześnie poruszenie na ławce rezerwowych KTS-u, bo Mikołaj Neumann już gdzieś tam w rękach dzierżył koszulkę meczową i za chwilę zapewne pojawi się na placu gry. Skowroński do Glacela. Pietrzyk. Skowron do Borkiewicza. Wydawało się, że może być za lekko. Borkiewicz wybija, ale pod nogi Apolinarskiego. Apolinarski i Jaroń. Apolinarski w polu karnym. Apolinarski Lewczuk na rzut rożny. Wcześniej był faulowany Jaroń i żółtą kartkę otrzymuje Maciek Świdzikowski w 54 minucie. Drugie napomnienie indywidualne w KTS-ie. Mikołaj Neumann. Pytanie, za kogo wejdzie. Za chwilę korner pogoni. Pytacie też na czacie, czy tu jest mecz i rewanż, czy jedno spotkanie. Jest tylko jeden mecz. W przypadku remisu mamy dogrywkę. W przypadku remisu po dogrywce oczywiście serię jedenastek. Teraz Bajdu, ale przegrał niespodziewanie ten pojedynek biegowy z Mazurem. Sałczek, Świdzikowski. Daj, dobry pomysł Świdzikowskiego. Szkoda, że nie połapał się w tym wszystkim Kalinkowski. Z kontrą rusza Gedek. Gedek teraz minął Urbańskiego. Gedek wychodzi do niego wysoko Lewczuk, ale Gedkowi udaje się podać do Zynkiewicza. Zynkiewicz na zamknięciu Jaroń. Dogoni piłkę Damian Jaroń. Jaroń kontra Skowron. Jaroń. Jaroń do Odolaka, Odolak zablokowany, ale był na pozycji spalonej napastnik grający z numerem 9, Kamil Odolak. Jeszcze Bartek Grzelak, jakieś ostatnie instrukcje do Mikołaja Neumanna. Rozkręca nam się Mikołaj w ostatnich spotkaniach, rzut karny wywalczony w meczu z Mazurem Karczew. No i liczymy na jego dynamikę w tej drugiej połowie spotkania, na to, że jakaś jego indywidualna akcja pozwoli wyrównać, a może później też pozwoli to spotkanie wygrać. Kto wie, czasu jeszcze dużo. Z piątego metra, można tak powiedzieć, z piątego, na wysokości piątego metra Borkiewicz wykonywał rzut wolny, pośredni. Jest Bajdu, Bajdu kontra Skowroński od początku drugiej połowy. Kilka pojedynków pomiędzy tymi zawodnikami. Bajdu do Kalinkowskiego, Kalinkowski, niezła centra, niezły pułap tej centry, tylko szkoda, że zagrana do nikogo. Odolak kontra Lewczuk, faulowany przez naszego kapitana, byłego kapitana, zawodnik Pogoni Grodzisk. Mikołaj Neumann już gotowy do wejścia na plac gry. Kto zejdzie, czy będzie to Gikiewicz, a może ktoś, któryś z zawodników środka boiska zejdzie w tym momencie. Czarek Sałczek opuści plac gry, oddaje opaskę kapitańską Bartkowi Urbańskiemu. Myślałem, że może jednak właśnie któryś z trójki środkowych pomocników ustąpi miejsca Neumannowi. Będziemy grali bardziej ofensywnie, ale na to jeszcze może przyjdzie czas. Czarek Sałczek, niezły występ, asysta przy bramce Igora Lewczuka. I Mikołaj Neumann w jego miejsce. Mamy w rozgrzewce Marcina Burcharda, mamy Michała Zwierza, mamy Oskara Pyżynę, Kubę Świątka. Martwi to, że nie rozgrzewa się Szymon Wiejak, no bo to najlepszy zawodnik tego sezonu, najlepszy strzelec KTS-u, więc mogą tam być jakieś problemy zdrowotne. Teraz Apolinarski, świetnie, zanim wrócił Pawłowski, od autu rozpocznie zespół z Grodziska. Zynkiewicz, Zynkiewicz ograł Pawłowskiego, tutaj uważał Zieliński, żeby nie sfalować. Zynkiewicz, zobaczmy, minął kilku naszych piłkarzy i teraz był bardzo blisko, żeby podwyższyć stan tego meczu na 3-1. Całe szczęście niecelnie uderzył, ale do momentu strzału w polu karnym no minął kilku naszych piłkarzy. Wszystko zrobił dobrze, no ale to uderzenie na całe szczęście dla weszło, nie weszło.
Trochę w tym było umiejętności, trochę przypadku, ale efektownie wyglądał Oleksij Zinkiewicz. Dwie bramki w ostatnim meczu ligowym tego piłkarza, więc liczby mówią same za siebie. Faulowany teraz Bajdu od autu, od rzutu wolnego Urbański ze Świdzikowskim. Teraz no Zieliński, można powiedzieć, że przyjął piłkę Apolinarskiemu. I goście w ataku. Damian Jaroń. Jaroń pomiędzy naszych piłkarzy. Odolak, wraca piłka do Jaronia. Jaroń, gdyby to dokręcił, znowu groźnie. Rozkręcają się niestety piłkarze Pogoni Grodzisk Mazowiecki, ale nie ma się co dziwić, kiedy na boisku pojawili się jej topowi zawodnicy w tym momencie. Tak jak mówiłem, oni absolutnie tego meczu nie lekceważą. Oni absolutnie nie stawiają wszystkich sił na ligę, ale chcą co najmniej powtórzyć ten wynik sprzed roku, czyli być w finale Forbet Mazowieckiego Pucharu Polski. Świdzikowski. Jaroń, świetny odbiór Pawłowskiego i Neumann z Pawłowskim, dwójkowa akcja naszych zawodników, Pawłowski, ale mało nas z przodu, mało nas, tam jest tylko Bajdu, Gikiewicz, teraz dołączył Neumann, Kalinkowski, czy on zmieni stronę na prawą, zagraniem do Skowrona, nie, postanowił zagrać w pole karne, ale za wysoko dla Bajdu i Gikiewicza. Gedek wszedł w pojedynek z Kalinkowskim. Przegrany dla piłkarza Pogoni. Urbański. Faluje Mazur. Świdzikowski, Zieliński, Neumann, faulowany w środku przez Żurawskiego. Zieliński, Pawłowski. Skowron, Urbański. Kalinkowski do Bajdu, Bajdu. Jeszcze zbierze piłkę Kalinkowski. Bartek Kalinkowski zablokowany. Korner dla Weszło. 62. minuta. Nie mamy już na boisku Sałczka, więc teraz no, musimy zmienić wykonawcę rzutów rożnych i na razie się nikt do tej piłki nie kwapi. Na razie widzę jednak, że Bajdu stwierdził, że no dobra, no jak nikt nie chce tego rzutu rożnego wykonać, to może ja lewą nogą dośrodkuję w pole karne. Oskar Pyrzyna to będzie kolejny zawodnik, który na boisko w tym meczu wejdzie. Czy tym razem kogoś z graczy bardziej defensywnych zmieni trener Kobierecki? Kto to wie? Bronić nie mamy czego. Bajdu. Gikiewicz, ale górą Skowroński. Czy to będzie aut, czy rzut rożny? No, piłka uderzyła w chorągiewkę, zatrzymała się w boisku. Nietypowa sytuacja. Skowroński daleko w pole. Tutaj jest Odolak. Odolak do Zinkiewicza. Bardzo sprytnie zagrał zawodnik Pogoni Grodzisk. Zinkiewicz, Apolinarski w polu karnym. Apolinarski. Apolinarski to zdobywca jednej z bramek dla Pogoni w tym meczu zeszłorocznym. W tym ćwierćfinale wygranym przez Pogoń 3-2. No,
A i teraz dobrze rozegrany ten rzut rożny na krótkim słupku Jaroń zgrywał, ale jeszcze zawodnicy z Grodziska przy piłce. Pietrzyk, rykoszet po Świdzikowskim. Aj, szkoda, że nie zabrał się teraz Mikołaj Neumann, ale jeszcze goście Skowroński tam teraz w akcji ofensywnej i od bramki rozpocznie Borkiewicz. Pyrzyna za Gikiewicza. Więc zmiana w ofensywie. Nie mamy na razie przejścia na bardziej ofensywny system gry. Bajdu pewnie zejdzie jako ten wysunięty napastnik do środka. No na pewno teraz duże wyzwanie przed Ismaelem Bajdu. On jako dziewiątka pokazał się w markach. Tam strzelił dwie bramki. Nie mielibyśmy nic przeciwko, żeby dzisiaj to powtórzył zawodnik z Gany. Neumann świetnie teraz obrócił się przed Żurawskim. Neumann. Neumann do Zielińskiego. Zieliński, Zieliński płasko. Na ślizgu był tam Kalinkowski jeszcze. Jest uderzenie Pawłowskiego z 20 metrów mocne, ale nad poprzeczką siły dużo. Szkoda, że trochę mniej celności w tym momencie w wykonaniu Damiana Pawłowskiego, ale brawa za tę akcję dla Zielińskiego szczególnie. On wycofał tutaj do Pawłowskiego, no i to uderzenie, gdyby światło bramki, kto wie, było to mocne uderzenie, więc mógł mieć problemy Glacel, ale na jego szczęście niecelnie Pawłowski. 25 minut do końca meczu. Pogoń Grodzisk prowadzi z KTS-em 2 do 1. Bramki w pierwszej połowie strzelali obrońcy, bo dla KTS-u gola zdobył Lewczuk, dla Pogoni Łoś i Gładysz. Pyrzyna. Urbański. Zieliński. Przepraszam, to Skowron. Lewczuk. Faulował Damian Jaroń. Zinkiewicz. Ale dobry powrót Pawłowskiego. Neumann. Neumann, ajajaj, nie dał się minąć Gładysz. Niezwykle solidny obrońca, zawodnik grający z numerem 27 w biało-czerwonej pasiastej koszulce. Zieliński z autu. Bajdu. Apolinarski fauluje Zielińskiego. Zmiana w KTS-ie. Kolejna. Michał Zwierz w miejsce Bartka Urbańskiego. Teraz Mikołaj Neumann przejmuje opaskę kapitańską. Michał Zwierz na boisku. Nie mielibyśmy nic przeciwko, żeby podobnie jak Bajdu w markach, tak samo i Zwierz zagrał podobnie jak w meczu w tej podwarszawskiej miejscowości, bo tam Michał Zwierz też w pierwszym meczu od pierwszej minuty w barwach KTS-u zdobył bramkę. I to on będzie miał w pierwszej kolejności szansę na asystę w tym meczu. Zwierz? No nie. To pierwsze dośrodkowanie w wykonaniu Zwierza po wejściu na boisko nieudane. Popychany Kalinkowski przez Żurawskiego w środku boiska. Bajdu czy Zwierz, który z nich teraz pośle piłkę w pole karne Glacela. Michał Zwierz, tym razem lepsze dośrodkowanie w wykonaniu naszego młodzieżowca. Neumann.
Aj, szkoda, że ta piłka nie przeszła do Pyrzyny, ale jakimś trafem do Oskara futbolówka wróciła. Jest Bajdu, zamyka Świdzikowski, jeszcze zostawił piłkę Zwierzowi. Michał Zwierz, no nie wiem, czy potrzebny był ten dribbling w polu karnym, wycofał piłkę do Zielińskiego. Michał Zwierz, kontakt z piłką naszych obydwu młodzieżowców, jest znowu przy piłce Zwierz, ale wyszedł wysoko Mazur i straciliśmy piłkę. Mazur teraz między nogami Neumana, jeszcze przy piłce Mazur, jest już Zinkiewicz w świetle bramki Odolak, Zinkiewicz odda do Mazura, Mazurowi pokazuje się Apolinarski, ale ten sam Apolinarski pokazuje Mazurowi, żeby zagrać piłkę do tyłu, jednak finalnie to Apolinarski dostał podanie od Mazura. Gładysz, Żurawski, spokojnie do Pietrzyka. Gładysz, ale świetnie pokazał się Jaroń do Zinkiewicza, zobaczmy, Borkiewicz teraz interweniuje po tym uderzeniu Getka. Z łatwością doszli do tej sytuacji piłkarze Pogoni. Siedemdziesiąta minuta, nadal 2-1 dla zespołu Pogoni Grodzisk. Świdzikowski, Pawłowski, Neumann. Neumann do Kalinkowskiego. Kalinkowski miał już tam na plecach Jaronia. Zwierz, Igor Lewczuk. Neumann. Przyjęcie z takim zwodem zwiotu Zinkiewicza. Neumann do Bajdu. Bajdu faulowany na 18 metrze do bramki. No, jaką decyzję podejmie sędzia Chmielak, bo tam... Żółta kartka tylko dla kogo? To chyba Zinkiewicz albo Apolinarski, już nie wiem. Wydaje się, że to Kacper Pietrzyk z żółtą kartką. Bo to on leżał na boisku, on miał ten kontakt z Bajdu. Ale zobaczmy, co na boisku, bo Neumann i Bajdu już z piłką na 18 metrze do bramki Glacela. Który z nich uderzy? Czy celnie? Zobaczmy. Neumann! Wydawało się, że celne uderzenie, ale tam wyskoczył ten sam Pietrzak z Jaroniem do góry w murze. No i rzut rożny. Zwierz w narożniku. Korner. Aj, dobrze tam nabiegał Pyrzyna. Jeszcze Bajdu. Nie udało mu się oddać strzału i z kontrą rusza zespół Pogoni Grodzisk. Jest Zinkiewicz. Już na prawej stronie pokazuje się Jaroń. Środkiem Odolak i Mazur. Zinkiewicz do Jaronia. Damian Jaroń. Borkiewicz teraz wyszedł do piłki. Był szybszy. No i KTS. No, rozkręca nam się to spotkanie. Bo KTS, tak jak mówiłem już kilka chwil temu, nie ma czego bronić. A Pogoń może kontrować ten otwierający się z minuty na minutę, bardziej KTS weszło. Świdzikowski, Lewczuk. Świdzikowski. Oskar Pyrzyna. Kalinkowski obrócił się z piłką do Neumanna. Neumann między trzema rywalami, Pyrzyna, Bajdu! Ajajaj, dobrze wyglądała ta akcja, dynamicznie wyglądała ta kontra KTS-u. Szkoda, że to uderzenie Bajdu za mocne, no ale mamy z minuty na minutę coraz więcej szans, coraz więcej zalążków fajnej gry w ofensywie. Teraz Pyrzyna, dobrze do Bajdu, akcja rezerwowych, bo zaczął ją Neumann, no niestety niecelnie.
Apolinarski ogrywa Zielińskiego. Apolinarski w polu karnym. Świdzikowski interweniuje. Rzut rożny dla Pogoni. Akcja za akcję. Tempo nam się rozkręca w ostatnich minutach tego meczu, chociaż jeszcze do końca ponad kwadrans. Zinkiewicz z narożnika boiska. Dobre dośrodkowanie. Borkiewicz i gol. Jeden strzał Pietrzyka odbija Borkiewicz, ale z drugim już sobie nie poradził, a więc kolejny ze środkowych obrońców Pogoni Grodzisk. Kacper Pietrzyk zdobywa bramkę na 3-1. No ciężko robi się już KTS-owi w tym spotkaniu, naprawdę. Sytuacja nie do pozazdroszczenia dla podopiecznych Piotra Kobiereckiego, bo kwadrans do meczu. Grodziszczanie podwyższają prowadzenie. Widzimy jeszcze raz, tutaj zgrana piłka głową. Uderza pierwszy kras, odbija Borkiewicz, ale już z tym drugim uderzeniem nasz bramkarz sobie nie poradził. No dzisiaj w wyjściowym składzie z trójką środkowych obrońców Łoś, Gładysz i Pietrzyk rozpoczynał mecz trener Marcin Sasal i Pogoń Grodzisk. Wszyscy trzej piłkarze zdobyli bramkę w tym meczu. 3-1 prowadzi Pogoń. No i teraz o odwrócenie losów tego meczu będzie KTS-owi niezwykle ciężko. Ale jak znam naszych piłkarzy, to oczywiście do końca będą walczyć w tym spotkaniu. Rozgrzewa się już Mateusz Diasz, a więc piłkarz, który rozstrzygnał losy zeszłorocznego ćwierćfinału pomiędzy obydwoma drużynami. Borkiewicz, ale za lekko do zwierza. Jaroń Zinkiewicz uderza, no celował okienko bramki Borkiewicza. Błąd Antka. Miłosz Żurawski opuszcza boisko w zespole Pogoni Grodzisk. Mateusz Diasz za chwilę na nim. Tymczasem KTS, Świdzikowski, Zieliński, Pawłowski. Zablokowany przez Diasza. Zobaczmy, odkryta lewa strona. Tu jest Damian Jaroń. Jaroń nad bramką Borkiewicza. No ale indywidualne błędy. Indywidualne błędy piłkarzy KTS-u teraz doprowadzają do kolejnej sytuacji dla Pogoni. Teraz to no KTS trochę chwieje się na nogach po tym trzecim ciosie. Naprawdę może być ciężko, to już mówiłem, no ale w przystanie 2-1 było kilka sytuacji, które mogły dać wyrównanie. Nie wykorzystaliśmy tego, no i w odpowiedzi Pietrzyk podwyższył na 3-1. Korner dla Weszło. Bajdu rozgrzewa, rozbiera się już z dresu Marcin Burchardt. On wejdzie w końcówce. Bajdu. Piłkarze z Grodziska wybijają piłkę na aut. Ismael Bajdu zostawia piłkę na aucie Skowronowi.
Odolak, dalekie kopnięcie, tam jest Zinkiewicz, Zinkiewicz kontra Zieliński, Zieliński odegra do Borkiewicza. No i mamy rzut wolny pośredni. Teraz, no nie wiem, czy Borkiewicz nie widział, że Zieliński podaje do niego piłkę. Nie wiem, dlaczego Antek Borkiewicz złapał teraz futbolówkę po zagraniu Zielińskiego, no ale nie wygląda to dobrze po tym trzecim golu. No i szansa na... Szansa dla Pogoni Grodzisk z rzutu wolnego pośredniego z pola karnego, a więc no taki rzut wolny, tylko trochę bliżej i na pewno groźna okazja, dobra szansa dla gości na to, żeby podwyższyć wynik tego meczu. No ale jeszcze oczywiście nie rezygnujemy. Wierzymy w to, że zespół Piotra Kobieryckiego w końcówce znajdzie jakieś dodatkowe pokłady sił, no i będzie potrafił postarać się o odwrócenie losów tego spotkania. Ale zanim to... To będziemy mieli na pewno groźną sytuację ze strony Pogoni. Zobaczmy, dotknięta piłka, tak jak to się rozgrywa, rzuty wolne, pośrednie. Wychodzą z tej opresji zawodnicy Weszło, Bajdu, ale tam przegrywa kolejny dzisiaj pojedynek ze Skowrońskim. Gedek. Michał Zwierz, Zwierz kontra Mateusz Diasz. Zwierz do Neumana. Neumann przyjęcie ze zwodem, ale świetny powrót Diasza. Zinkiewicz. Na lewej stronie pokazuje się Gedek. Przez Diasza. Piłka zagrana do Mazura. Mazur. 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 Gedek. Zobaczmy. Gedek. Borkiewicz odbija piłkę przed siebie. No i Gedek trafia do bramki. Po raz kolejny Borkiewicz niezbyt pewnie w bramce. No i mamy 4-1. Dominik Gedek strzelcem bramki, a więc kolejny z zawodników, można powiedzieć, bardziej z formacji defensywnej, z wahadłowy Pogoni Grodzisk. I jest 4-1. Raczej tutaj już chyba nici z awansu do kolejnej rundy w przypadku zespołu KTS-u weszło. Jeszcze Burkhardt na boisku w miejsce Kalinkowskiego. No widzimy to jeszcze raz w powtórce. Borkiewicz tutaj odbija piłkę, a Gedek uderza obok bezradnego Antka Borkiewicza. I Gedek opuścił boisko w tym momencie po zdobytej bramce. Szczepan Łoś już na nim. KTS 1, Pogoń Grodzisk Mazowiecki 4 w 82 minucie 1/8 Mazowieckiego Pucharu Polski. No mamy w tym momencie różnicę klas na boisku, nie da się inaczej tego nazwać. Posiłki, które weszły w drugiej połowie. Niezwykle pomogły zespołowi z Grodziska. Kuba Świątek jeszcze u nas pojawi się na placu gry. Zinkiewicz na krótko z Jaroniem. Nie zatrzymują się piłkarze Pogoni. Zinkiewicz. Świdzikowski do Jaronia. Jaroń. Dzisiaj niezwykle wyczulony na tak zwane padolina w polu karnym jest sędzia Chmielak, bo w pierwszej połowie ukarany za próbę wymuszenia rzutu karnego Bartek Kalinkowski, teraz Damian Jaroń w odczuciu, w opinii sędziego Chmielaka, próbował wymusić jedenastkę. Kuba Świątek na boisku za Bartka Zielińskiego. Igor Lewczuk. To
Teraz Odolak próbował szybko zagrać do Zinkiewicza, ale Michał Zwierz tę piłkę odebrał. Zwierz do Bajdu, ale tutaj Pietrzyk pewnie w obronie. Diasz. Odolak, Apolinarski. Rosną z minuty na minutę w tym meczu piłkarze z Grodziska. Oni są już raczej pewni tego, że nic w tym meczu złego im się nie stanie. Glacel. Diasz. Świątek wycofuje do Borkiewicza. Świdzikowski. Świątek. Od razu naciska go Apolinarski, ale Świątek schodzi z piłką do środka. Tutaj jest Marcin Burkhardt. Burkhardt za krótko do Neumana. Świątek. Świdzikowski. Pawłowski. Burkhardt. Krótko z Pawłowski. Pawłowski do Neumana. Neumann zablokowany przez Gładysza. Dobry mecz dzisiaj całej formacji defensywnej Pogoni Grodzisk. To nie tylko te bramki zdobywane przez Łosia, Gładysza czy Pietrzyka, ale naprawdę... Teraz Neumann. Neumann! Neumann! Zobaczmy. Zagrał świetnie piłkę w piątkę przed bramką Glacela, ale szkoda, że nie było tam żadnego z kolegów, żeby tę akcję zamknąć, żeby strzelić drugą bramkę dla Weszło w tym meczu. Burkhardt w narożniku, korner dla Weszło. Burkhardt. Krótkie zagranie, był tam Pietrzyk. Michał Zwierz przyjął piłkę, oddaje do Burkharda. Burkhardt do Pyżyny, który pojawił się z boku boiska. Michał Zwierz wycofuje do Bartka Skowrona. Ten zagra do Świątka, tak też czyni. Świątek do Borkiewicza. Burkhardt. Wysoko presuje zespół Pogoni Grodzisk, co sprawia problemy KTS-owi z wyjściem z piłką z własnej połowy. Zwierz teraz przyjął pewnie piłkę do Pawłowskiego. Jest Zwierz z wykorzystaniem Oskara Pyżyny. Pyżyna. Burkhardt. Zwierz. Kuba Świątek. Zinkiewicz postanowił z połowy boiska spróbować pokonać Antka Borkiewicza. Neumann. Zwierz. Prostopadła piłka do Świątka. Trochę jednak zabrakło tutaj mocy Kubie Świątkowi, żeby do tej piłki dojść. Neumann. Neumann do Zwierza. Ani Bajdu, ani Pyżyna tutaj adresatami piłki się nie stali. Pietrzyk. Szczepan Łoś. Odolak. Nie było według sędziego tutaj pozycji spalonej Odolaka. Świdzikowski poradził sobie z rywalem. Skowron. Zwierz. Urywa Neumann. Prostopadła piłka. Pomysł był dobry, ale mam wrażenie, że o tempo za późno zagrywał Michał Zwierz tę piłkę do Neumanna. Pietrzyk, Jaroń,
Skowroński. Diasz. No ale zobaczmy, błąd Świdzikowskiego, jest Zinkiewicz. Pomaga Świdzikowskiemu ten błąd naprawić Pawłowski. Neumann. Neumann do Burkharda, nie doszedł do piłki. Niezwykle doświadczony Marcin Burkhard. Gładysz w kierunku Dolaka, tutaj był Świdzikowski. Faulowany był w środku Mazur. Sędzia jednak pozwolił grać dalej. Szczepan Łoś. Szczepan Łoś do Zinkiewicza. Zinkiewicz. Zinkiewicz poradził sobie z Pyżyną. Jaroń piętą do Diasza. Diasz. Diasz do będącego na prawej stronie Apolinarskiego. Apolinarski. Apolinarski do Zinkiewicza i Pawłowski. Walczy Pawłowski do końca, do ostatnich sił Damian Pawłowski. 90. minuta już na zegarze. Czy sędzia będzie coś przedłużał w tym meczu? Nie sądzę, żebyśmy tutaj się spodziewali jakichś kilku minut doliczonych. Raczej może ten mecz zakończyć równo z 90. minutą. Świdzikowski. Skowron teraz faulowany przez Szczepana Łosia. Żółtą kartkę otrzyma młody zawodnik Pogoni Grodzisk Mazowiecki. No, chyba dwie czy trzy minutki mamy doliczone do tego spotkania jednak. Neumann. Okazja na zdobycie bramki honorowej dla KTS-u. Świątek, Świątek, ale powstrzymany przez Apolinarskiego i Mazura. Apolinarski teraz trafiony w piłkę przez Mazura, no ale powalczył zawodnik Pogoni. Teraz Neumann. Piłka już pod nogami Odolaka. Odolak. Zinkiewicz. Dobrze Kuba Świątek w defensywie. Pietrzyk. Jaroń. Jeszcze okazja dla Pogoni. Jaroń do Zinkiewicza. Zinkiewicz. Łoś. Wyblok. Skowrona. Piłka do Pyżyny, ale za mocna. Tutaj jest Skowroński. Skowroński sprytnie próbował nabić naszego zawodnika od autów z Nowi KTS. Zwierz. Oskar Pyżyna. Burkhard. Burkhard do Neumanna. Piłka trochę wyhamowała, ale już jest przy niej Mikołaj Neumann. Neumann na prawą nogę, próba dokręcenia po długim słupku bramki Glacela. Niestety niecelnie. Brawo za akcję. Gorzej z jej finalizacją. Cały czas 4-1 prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Nie tylko prowadzi, ale ten mecz w takim rezultacie zakończyła i wygrała 1/8 forbet Mazowieckiego Pucharu Polski. Na tej fazie kończy grę w tych rozgrywkach KTS Weszło, który dzisiaj uległ dosyć wysoko, bo 1-4 liderowi trzeciej ligi, czyli Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Mecz lidera trzeciej ligi z wiceliderem czwartej ligi do przerwy wyglądał na bardzo wyrównane spotkanie, chociaż to Pogoń prowadziła 2-1, ale no, przez kilkoma chwilami to KTS przejmował inicjatywę, to KTS udokumentował tę inicjatywę bramką Igora Lewczuka, no ale finał tego meczu jest zgoła odmienny, trochę inny niż byśmy się go spodziewali. Dziękujemy KTS-owi oczywiście za walkę. Życzymy oczywiście zespołowi Pogoni Grodzisk dotarcia, tak jak w zeszłym sezonie, do finału tych rozgrywek, a może też nawet zwycięstwa. Życzymy im awansu do drugiej ligi w tym sezonie.
No i cóż, nam pozostaje czekać na kolejne mecze ligowe. Już w sobotę o godzinie 18:30 rozegramy mecz z zespołem Mszczonowianki i Mszczonów tutaj przy Marymąckiej 42. U siebie KTS zmierzy się też z zespołem z czołówki walczącym o awans do trzeciej ligi, ale to w sobotę. Zobaczymy, przed nami kilka spotkań z czołówką tabeli, bo po Mszczonowiance jeszcze Mazowia i warszawski Hutnik, tutaj derby Warszawy na stadionie przy Marymąckiej. Wojtek Korpikiewicz, dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę, za to, że byli Państwo z nami podczas naszej transmisji i do usłyszenia podczas kolejnych.